Cześć. Witam was w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager. Witam was w pierwszym odcinku nowej no, myślę, że naprawdę ciekawej serii. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten materiał wam się spodoba. Jeszcze nie wiecie, jaki będzie, ale jest oparty o wasze propozycje, co myślę, że powinno naprawdę was ucieszyć. E, natomiast już teraz proszę was o to, e, że kiedy już dowiecie się, jaka to będzie kariera, że kiedy już poznamy, poznacie jej założenia, e, to mam gorącą prośbę, abyście dali mi jak najwięcej komentarzy, ponieważ jak e, pisałem na Instagramie wczoraj, w sensie pokazywałem na Instagramie, no, powiększyła mi się rodzina, z czego jestem bardzo zadowolony, e, no, ale to są pewne wyzwania logistyczne, które stoją teraz przede mną. No i w związku z tym bardzo chciałbym, żeby ten kanał pracował tak, jak pracował do tej pory, ale wymaga to ode mnie po prostu, żeby ta seria była zrobiona tak, jakbym jechał na wakacje. Czyli po prostu zbieram wasze propozycje, ale potem dalej w podróż karierową ruszam sam. No i mam nadzieję, że nie zepsuję tego wszystkiego po drodze. Więc już teraz proszę was bardzo o pomoc i, i, i zaraz wam pokażę tak naprawdę, co tutaj będzie się działo, bo będzie. Siedziało fajnie. No bo inaczej ni być nie może, kiedy trenerem jest gdzieś Jose Mourinho i to właśnie my. Będziemy trenerem José Mourinho. Trenerem Fenerbacze, przed którym stać będą wielkie zadania, ponieważ chciałbym, żebyśmy tutaj zrobili z Fenerbaczy klub naprawdę wielki. Klub, który będzie wydawał pieniądze, ale chciałbym też, żeby to był taki klub, który będzie klubem troszkę drugiej szansy dla zawodników, którzy gdzieś po drodze często na przykład się podbijali, albo ta kariera. Szła dobrze, ale w pewnym momencie się zatrzymała. No tutaj dla mnie takim wzorem tego typu piłkarza jest Zaniolo, który no, w Rzymie miał być jednym z największych włoskich piłkarzy. Ostatnich lat potem pokazało, okazało się, że coś tam do końca nie działa tak, jak powinno. No i wylądował w Turcji, po czym pięknie się odbił i poszedł do Anglii, gdzie to wyglądało naprawdę wygląda naprawdę coraz lepiej, tak? Więc są zawodnicy, których ja chciałbym ściągać tego typu, jak na przykład pierwszy, który przychodzi mi do głowy, Rahim Sterling, który byłby idealnym kandydatem do tego, żeby tutaj podbić ten rynek i być giga gwiazdą. Chciałbym, żebyśmy za wielkie pieniądze kupili na przykład kiedyś Ilka Gündoğana, który moim zdaniem do tego projektu pasuje idealnie! Zresztą chcę także, abyśmy sprowadzali ogólnie międzynarodowych zawodników, ale nie ograniczali się tylko do nich. Fajnie by było, gdyby w naszym klubie mógł znaleźć się także yy, jakiś turecki talent. To są też piłkarze, po których chciałbym sięgnąć. Kukcu na przykład jest zawodnikiem, którego ja bym tu szczerze powiedziawszy widział. No bo to jest tak, gościu, który był w Holandii, poszedł do Benfiki, yy, no i może pójdzie gdzieś do Premier League i tak dalej, ale może pójdzie tutaj, bo po prostu damy mu kupę siana. Więc zobaczymy, jak to będzie. Natomiast... To wszystko zobaczymy za parę dni i nie oznacza to, że ja tutaj się wycofuję z tej kariery i zaraz się zobaczymy, tylko za parę dni karierowych. Ponieważ, słuchajcie, my mamy rozegrany już ten sezon, bo chcę, żeby ten sezon zaczął się w roku 2-3, nie, nie w roku 2-3-2-4, tylko w roku 2. 4, 2, 5. Czyli, jakby, tak jak przychodzi José Mourinho. Więc, będziemy mieli taką em, kadrę, jaka zostanie tutaj nam zaproponowana. Zatem, jeżeli komuś kończy się kontrakt, to my już tego kontraktu nie uratujemy. My tu przychodzimy na gotowe. Co fajne, wysumulowało nam się to pięknie. Fener, Bacze, za Galatasaray na drugim miejscu. No, wynik punktowy mniej okazały niż ten, który Bacze wykręciło w rzeczywistości. Natomiast, tabela bardzo podobna, wydaje mi się, tak jak patrzyłem, to Basza szekier chyba jest zamieniony ty tylko z Trabzonem mam wrażenie miejscami bo Besiktasz chyba też jest na piątym tak mi się wydaje, więc naprawdę fajnie się to poukładało. Mamy też pełne zaufanie zarządu, jak widzicie, bo bardzo zależało mi na tym, żeby Jose Mourinho startował z pułapu wyższego niż Thiago Motta w zeszłej karierze, co oznacza też, no, że ta kariera robiona jest na pc i to też sprawia, że muszę nagrać ją wcześniej z tego powodu, żebyśmy mogli ją, bo po prostu muszę zwolnić miejsce na pc -cie. Na co? Nie wiem, e, choć się domyślam. Słuchajcie, juniorzy zrywają kontrakt, e, ktoś tam odchodzi, e, różnie te rzeczy wszystkie się układają. Nas to w tym momencie nie interesuje, bo my e, kończymy ten sezon, już Czy go nie kończymy jeszcze, no to chwilę poczekamy, żeby go skończyć, albo jeszcze cały czerwiec nam został. No to co? Kończymy ten sezon, nie wpływamy na nic, nie akceptujemy żadnej oferty, nie przedłużamy kontraktu, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Słuchajcie, i dopiero w przyszłym sezonie siadamy, e, no i rozważamy. To e, kogo kupić, kogo sprzedać, jak to powinno wyglądać, jaki mamy budżet transferowy. E, widzieliście, że miałem 5 milionów budżetu transferowego, nie ukrywam, zrobiłem to specjalnie, e, bo gdybym e, nie ruszył budżetu i go przesymulował, mielibyśmy bardzo duży, bo skumulowany, co byłoby też bez sensu, a tak powinien być on ciekawy na początku przyszłych rozgrywek. E, no już od przyszłego sezonu, oczywiście, będziemy zwalnianym, zwalnialnym. Oby niezwalnianym, zwalnianym menadżerem, żeby to wszystko nam fajnie już działało. No bo kupioby by było być niezwalnianym menadżerem. Chociaż Jose Mourinho w Fenerbahce, to tak naprawdę myślę, że ma trochę teraz przez dwa sezony stat status niezwalnialnego. Chociaż. Tam nigdy nie wiadomo, z Zrz nigdy nie wiadomo. My widzimy, że odchodzi od nas Mishi Bashwaj. Ehm, no więc zaraz będziemy bardzo ciekawi tego, jak to będzie wyglądało. W ogóle 38 milionów, ten budżet i tak dostajemy duży, e, więc naprawdę będzie ciekawy. Więc zróbmy tak: przesymulujmy sobie jeden dzień okna, żeby stracić kadrę, żebyśmy już podchodzili ci, którzy mają odejść. No bo to jest też istotne, żebyśmy mieli y, już taką kadrę którą widzimy jak ona y, jak ona wygląda. Szymański jest na reprezentacji, to fajnie. Y, natomiast my patrzymy sobie na to jak wygląda tu tutaj. Nie mamy golkipera tak O nie, jest Liwakowicz no to ja nawet nie wiedziałem, no to pera na ten sezon absolutnie mamy, e, więc bardzo mnie to cieszy e, dwóch pozostałych bramkarzy tak naprawdę myślę, że tego będziemy mogli sprzedać a ten będzie jako drugi, dobrze e, jest z Kadioglu, bardzo ciekawy piłkarz, natomiast trzeba będzie z nim prze zlecić przedłużenie kontraktu, możemy to zrobić to jest istotne, e, no bo boję się, że może jest, jest obrażony e, Aziz, Dziuku e, e, Bekao e, czy bekał nie wiem jak to przeczytać, e, mamy Muldura mamy e, Samuela tak naprawdę patrzę na głównie na overrolle i tutaj nie wygląda tegoś niesamowicie niesamowicie, jest Fred e, więc to jest fajny piłkarz, no jest oczywiście Sebastian Szymański, to jest fajny piłkarz ale może piłkarz, z którego chcielibyśmy wyciągnąć pieniądze, zobaczymy e, Emre Moore e, któremu powoli kończy się kontrakt, e, Kap Cak, który nas raczej nie będzie tu Interesował, ehm, Duszan Tadic Który nie kończy jeszcze kariery To ciekawe, ehm, tak samo Mamy tutaj paru zawodników e, No o dosyć podobnych ocenach Ogólnych i, i nie są to umówmy się e, Orły, jeżeli Chodzi o, e, o to, co mogą Nam zaprezentować, no dobrze, to zobaczmy Sobie słuchajcie, to po, po, po kolei Wszystko, tak, e, z tym gościem Wydaje mi się, że powinniśmy kontrakt przedłużyć Taka średnia półka to jest 30 tysięcy zarobków, więc więc zlećmy tutaj propozycję i zobaczymy, e, czy on to zaakceptuje. Czy będzie chciał dalej pracować z Józefem Mourinho. Zobaczmy, ważne 2 lata 30. Akceptuje super. Patrzymy dalej. Crespo, czy chcemy, żeby Crespo został? No, jest Portugalczykiem, no ale z drugiej strony, 74 oceny ogólnej to nie są pieniądze, które, znaczy, to nie są, to nie jest overall, który nas interesuje. E, Chan Wydaje mi się, że jest piłkarzem, którego spokojnie e, można by było zatrzymać u nas. E, bo to jest 28 lat, w, taki wielofunkcyjny zawodnik. Wydaje mi się, że takiego piłkarza my jak najbardziej w tym momencie e, będziemy na tym etapie potrzebowali. No bo też ten budżet, który mamy. E, a co jest z kamerą? Jesus, to jest jakaś złośliwość rzeczy martwych dzisiaj. Nie wiem, ile tej kamery nie było, przepraszam was. To się nie powinno wydarzyć musiał sprawdzić kabel od kamery, bo coś tam mam wrażenie dobrze, no nieważne eee, dobrze, więc tak, Crespo odrzuciliśmy, eee, dalej w takim razie mamy eee, tamtego gościa przedłużonego, Edin Dzeko to jest koniec kariery ewidentnie, Dusan Tadic no i tutaj troszkę nie wiem, fajnie jakby się Polska Arabia Saudyjska zgłosiła, nie? Eee, to by było najlepsze rozwiązanie na pewno tak, tego gościa nie będziemy chcieli zostawiać na dłużej, temu gościowi już podziękowaliśmy, Emre Mor a, no wydaje mi się, że tak, no Azizowi na pewno podziękujemy, no bo to jest piłkarz, który może spokojnie poszukać innego klubu, nawet jeżeli to jest jakaś legenda, to, to, to trzeba po prostu mu powiedzieć, że no pewne etapy się kończą, no Burak Ilmas em, też przecież odszedł do Europy nawet kiedyś, tak, znaczy do Europy, do, em, do y, top 5 lig, kiedy nikt się nie spodziewał, że on się ruszy chociażby, tak, e, no dobra, patrzymy sobie na ciebie i teraz tak, ty... No jest emremor. I to w głowie ja mam cały czas, że to jest ten emremor, no nie? No ten emremor. No, ale jakąś głębię trzeba sobie zostawić. Dajmy mu niski kontrakt. 2 lata 9 milionów 25 Okej, okay, możemy to przyjąć. No i dużant, tu troje nie wiem, co zrobić. Bo on dychą jeszcze chyba by mógł być niezłą całkiem, nie? Mam takie wrażenie, że ta dyszka. Mogłaby mu się w sumie ten. Wiecie co? Duszana Tadicza. Na razie sobie tutaj uratujemy i przedłużymy. Wydaje mi się, że to jest niegłupi ruch, bo też fajnie by było tej drużyny aż tak bardzo. Tutaj nam zaraz nie nie ograniczać i nie obcinać jej całego tutaj trzonu więc dorzućmy sobie roczek kontraktu na spokojnie to zrób. akceptujemy brak klauzuli odstępnego super stary, zostajesz na tych samych pieniądzach, co ty na to? No i super. Słuchajcie, jeżeli chodzi w ogóle o transferowe kwestie i zasadowe kwestie w tej serii, to wydaje mi się, że zostaniemy przy klasyku, który obowiązuje. 30 dla wolnych, 20 dla transferów. Na razie nie obcinamy sobie budżetu. Ba, w ogóle nie będziemy w tej serii obcinali budżetu. Z tego powodu, że chciałbym, żeby to baczy było mega bogatym klubem i w ten sposób działamy, ale też, no wiecie, nie będziemy tu ściągali, nie wiem, kiliany Mbappé, tak? Będziemy tutaj celowali tymi transferami tak w taki sensowny z mojego Punktu widzenia, sposób. No i właśnie, myśląc, słuchajcie, o tych zawodnikach, których wspominałem wam na początku. O tych, którzy e, są takimi mm, e, też z, z trochę popsutymi, nazwijmy to karierami. No, to zaraz będę wam mówił o piłkarzach, którzy mnie interesują. Przede wszystkim, to absolutnie nie jest popsuta kariera, ale to jest wielki talent. I nie ukrywam, że tak jak w Juve nie było dla niego miejsca, tak tu chętnie bym go zobaczył. Zawodnikiem, którego bardzo um, chciałbym widzieć w naszym zespole, jest Orgun Kukcu. No, to jest piłkarz naprawdę genialny i bardzo by mnie interesował, ale w tym momencie nas na niego nawet nie stać. E, więc e, to jest jeden z zawodników. Kolejnym zawodnikiem, którego chciałbym dodać do naszej listy, e, i kolejną taką moją propozycją tutaj. Tego co moglibyśmy w tej karierze zobaczyć Jest e, No takie moje małe marzenie nie? To byłby pff, To byłby uważam mega ciekawy zawodnik Ilka Gendogan Słuchajcie to są 33 lata na karku To jest kończący się kontrakt Bylibyśmy w stanie, moim zdaniem, w tym momencie LKA Ginnogana kupić za naprawdę jakieś ciekawe pieniądze, więc warto by się było nad nim zastanowić. Piłkarzem, który jest mega interesujący, moim zdaniem, właśnie pod kątem też takiej kariery, która troszeczkę tak jakoś dziwnie poskręcała, no to jest Rachim Sterling. To jest piłkarz, którego ja widziałbym tutaj z ogromną przyjemnością. Właśnie tego typu zawodników chciałbym, żebyśmy ściągali i żeby Jose Mourinho, pracując z nimi, no pokazywał im: Ej, ty jeszcze umiesz, stary. Masz to w sobie, nie? E, więc to jest tego typu zawodnik. No Raczej Sandro Tonali. E, po pierwsze, jest nie, nie, nie można go tutaj dać, a po drugie, raczej nie jest zawodnikiem, który chciałby się tutaj gdzieś e, odbijać z, ze swojego miejsca. E, więc to są piłkarze, których, na których patrzę z punktu widzenia mojego takiego chcieństwa które pasuje nam do historii, ale tak naprawdę to my powinniśmy zobaczyć kto będzie pasował nam do składu i kto będzie pasował nam do systemu, którym chcemy grać i taktyki jaką chcemy grać. I słuchajcie, no jeżeli chodzi o José Mourinho, to gdybym ja miał powiedzieć to w jaki sposób chciałbym, żeby ten zespół grał. No to to by była ciekawa opcja, ale uważam, że ona jest bez sensu, bo my jesteśmy jednak w lidze, w której ten zespół musi dominować. I, i, I ten autobus nie jest, moim zdaniem, idealną opcją, dlatego uważam, że ta drużyna powinna grać długie piłki lub grać z kontry. No i te długie piłki bardzo mnie interesują. Styl zb zbudowany na podstawie siły i atletyzmu pozwala zawodnikom ominąć środek pola i szybko zagrać piłkę do przodu, w kierunku mocnych napastników, którzy wykorzystują przestrzeń za obrońcami, będą walczyć o futbolówkę, ale to też jest bez sensu. No, my musimy grać z kontry. My musimy grać z kontry. Uważam, że to jest zespół, który powinien grać z kontry. Czyli, nawet, wiecie, jesteśmy w stanie w jakiś sposób narzucić swój styl gry. Ehm, uu, pięknie. E, jesteśmy w stanie narzucić swój styl gry, no bo przecież gra z kontry nie ogranicza się do tego, że się po prostu, wiecie, odmawia gry w piłkę. Tylko gra z kontry. E, pozwala po prostu oddać przeciwnikowi inicjatywę tylko po to żeby on zrobił ten jeden krok za daleko i potem e, na tym wykroku go złapać prawda e, więc wydaje mi się że tutaj naprawdę e, jest to sensowne rozwiązanie które proponujemy bo e, no bo Jose Mourinho mi jednak bardziej będzie się zawsze kojarzył z tym że e, drużyny są bezpieczne z tyłu i chciałbym żeby tak było w naszym przypadku e, natomiast e, no, jesteśmy w lidze, gdzie trzeba będzie tego stylu trochę poszukać, będzie trzeba go trochę narzucić, więc ta gra z kontry mi wydaje się być takim e, zdrowym e, konsensusem pomiędzy tym wszystkim, co chciałbym tutaj osiągnąć, co chciałbym tutaj, żebyśmy grali. Dobra, tak więc słuchajcie, to mamy zrobione, to mamy zrobione, no to zobaczmy, jaką formacją powinniśmy tutaj grać. 4-3-3 wydaje się być tutaj całkiem sensowne i moglibyśmy grać 4-3-3. 4-2-1-3. Też jest ciekawe. I powiem szczerze, mając tak wybieganego ofensywnego pomocnika jak Szymański, my jesteśmy w stanie to grać. No, bo to jest dla niego idealna rola. No bo to jest piłkarz, który naprawdę lubi biegać. Jaka to jest pracowitość wysoka, wysoka powinna być. Yy, wysoka, wysoka, no. To uważam, że to naprawdę ma sens. Fred jako lewonorny, środkowy pomocnik defensywny tutaj. Ten ziomal na razie tutaj. No ale to. To jak najbardziej ma sens, jeżeli chodzi o ustawienie. No ale w takim układzie potrzebowalibyśmy skrzydłowych. Yy, bo takowych nam brakuje. Takich jakościowych. No i na pewno lepszego napastnika. W sensie. Edin Jacko to jest świetny napastnik, ale to nie jest. Yy... No, to nie jest mój numer jeden, nie? To nie jest mój numer jeden, yy, jeżeli chodzi o napad. Ja mam jednego napastnika, którego ja mam zobaczył. Mówiąc o zawodnikach, których te kariery jakoś tak się wiecie, kręcą ten. <laughs> dobra, dobra, ej, dobra. Takby. Nie spodziewałem się tego w życiu, że to się uda. W życiu się tego nie spodziewałem. Ja musiałem sprawdzić tu, czy widzę to samo co na ekranie, że oni się zgadzają na to. W życiu się tego nie spodziewałem. Nie proponujemy tu opcji wykupu, chociaż po, może powinniśmy, zaproponujemy im opcję wykupu. No poczekamy tydzień, zaproponujemy im opcję wykupu. Bo no, poczekamy tydzień, zaproponujemy opcję wykupu. Jezus Maria, jeszcze posprawdzam, bo to wiecie. Dobra, słuchajcie, yy, szkodzę sobie, jeżeli chodzi o zawodników wolnych, ale uważam, że to trzeba zrobić teraz, zaraz, bo, bo tutaj nie możemy sobie pozwolić na umknięcie tego. Yy, porzucamy w ogóle tutaj koncept grania meczów przedsezonowych. Tu zostawiamy to w ogóle, idziemy po niego. Bo to na samym starcie tej kariery. No to to jest. Nie, to, to, to nie wierzę w to po prostu. A. <grytanie> Fantastycznie, dobrze. Bez opcji wykupu też może być, bo nadal uważam, że dla nas to jest ruch po prostu niebotyczny. Niebotyczny ruch. Jeżeli on się zgodzi na ten transfer. No to. To jest taki początek, słuchajcie. I mamy wtedy Romeo Lukaku. Mamy skrzydła, które będziemy starali się, żeby go fajnie karmiły tutaj. Będzie trzeba jakieś skrzydła dobre ten, ale to nam zwalnia tu w ogóle ruchy jakiekolwiek w tym obrębie, nie? Możemy wtedy na przykład zbudować fajną defensywę. No ale jakich środkowych obrońców powinniśmy zobaczyć, nie? E, no i to jest też pytanie do Was. Ja mam e, oczywiście e, tego zawodnika z. O. Y? Tak jest. E, mam oczywiście tego zawodnika w głowie, uważam, że to byłby ciekawy transfer, ale to też nie jest jakieś wielkie wzmocnienie, e, więc e, piłkarz, który mi od razu przyszedł do głowy, z takich lekko, wiecie, zapomnianych, z lekkimi e, problemami może, no to jest Presnel Kimpembe. Ja zdaję sobie sprawę, że w naszej rzeczywistości to jest piłkarz, który jest kontuzjowany po prostu e, i dlatego to wygląda tak, jak to wygląda, ale Presnel Kimpembe uważam, że byłby piłkarzem... Pff, naprawdę ciekawym, eee, zresztą zajrzyjmy sobie do Paris Saint-Germain, bo tam lubi być sporo obrońców eee, i może się okazać, że będziemy mogli stamtąd akurat eee, wyszarpać sobie jakąś ciekawą okazję jakiegoś zawodnika, który właśnie też ma taką karierę troszeczkę zatrzymaną eee, Lucas Hernandez może być kimś takim za jakiś czas jeszcze nie teraz, Danilo Pereira byłby bardzo ciekawym wzmocnieniem w tym momencie krótkoterminowym Milan Skriniar, słuchajcie, on w tym Paris Saint-Germain chyba nie wypadł jakoś wybitnie e, po transferze, no to powiem szczerze, taki Milan Skriniar za 20 milionów ściągnięty, załóżmy, gdyby nam się udało, plus wypożyczony Lukaku, no to, to sprawia, że naprawdę e, bardzo ciekawy projekt szykowałby się tutaj w Fenerbacze, e, więc e, to są właśnie tacy zawodnicy. Fabian Ruiz, ja nie jestem jego fanem, ale gdyby nam się udało go na przykład wypożyczyć, Już myślałem, ale słuchajcie, no to 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 są ciekawe ruchy, to są bardzo ciekawe ruchy, gdyby nam się udało to zrobić. Jose Mourinho, słuchajcie, działa eee, i to działa całkiem prężnie. Zobaczmy. Okej, okay. oni wrócą do nas z lepszą ofertą. To dla nas nie jest żaden problem. Ale to są właśnie takie ruchy, po które chciałbym pójść. Carlos Soler mógłby być ciekawą opcją, tak? Fabiana Ruiza sobie poobserwujemy, spróbujemy wypożyczyć, tak? Patrzę sobie dalej, kogo tutaj mamy. No, Marco Asensio może chciałby. Czemu nie? No, mamy też tego Jose Mourinho, który jest kartą, która może kogoś przekonać, i taki Marco Asensio na skrzydło dla nas. Byłby opcją naprawdę ciekawą, a bylibyśmy w stanie utrzymać jego pensję z Paris Saint Germain, tak? E, więc to są takie ruchy, właśnie których będziemy szukali, takie może nie do końca oczywiste, e, ale wydaje mi się, że no, to by była naprawdę fajna kariera, i to są naprawdę e, to jest naprawdę fajny świat, w który sobie wejdziemy i będziemy tego typu zawodników szukali. Będziemy starali sobie tę historię e, jakoś fajnie budować. Jeżeli chodzi o Arsenal, to tak sobie myślę, że na pewno piłkarzem, który byłby dla nas bardzo ciekawy, byłby Rhys Nelson, na przykład. E, jako ten skrzydłowy, e, może gdyby wypożyczyli nam, to Emil Smith-Row e, byłby bardzo ciekawą opcją. E, patrzę sobie dalej, kogo moglibyśmy sprowadzać tutaj ewentualnie. No i na przykład, Thomas Partej to byłby ruch genialny, ale Thomas Partej mm. Thomas Partej gdzie jest? No to, to, to już go tu nie wyszarpiemy, tak? Ale Thomas Partey byłby super ruchem, jeżeli myślę, właśnie o tego typu zawodników, którzy e, no do końca by to mogło nie być to. Jeżeli chodzi o Manchester City, e, no to tutaj kiedy patrzę, no to nie widzę za bardzo takich piłkarzy, e, no bo to jest dobrze bardzo. E, no w Arsenalu też za bardzo takich nie ma w sumie, to są już też takie pozostałości, bo są fajnie zarządzane kluby, ale słuchajcie. Ok, ale to. No przecież to. No i to, to jest idealny piłkarz do tego, właśnie o którym myślę. Tylko ja nie wiem, ile by to było pieniędzy. Taka propozycja. Okej okay, najwyżej przestrzeliłem trochę. <grym> no ale te dwa ruchy. No ale te dwa ruchy, słuchajcie, Calvin Phillips z Fredem w środku pola. No i tak trzeba żyć. Marco Royce sobie tu poszedł. Czyli Manchester City nie wygra trofeum. Eee, więc e, słuchajcie, no uważam, że to jest naprawdę ciekawa sprawa. Za rok na przykład, Jack Grillisz u nas wydaje mi się, że to jest naprawdę ciekawy projekt i będziemy starali się takich zawodników kupować. Natomiast tak jak powiedziałem, nie chciałbym tylko skupiać się na takich opcjach, bardzo zależy mi na tym, e, żebyśmy tutaj gromadzili, gromadzili e, fajnych tureckich piłkarzy. Kenan Ildiz, to jest, Ildis, przepraszam, to jest piłkarz, który bardzo mnie interesuje, ten Kukcu, o którym mówiłem, tak, no ale tu wydaje mi się, że to będą transfery, jak już zarobimy trochę siana więcej, żeby móc, wiecie, kupować piłkarzy za wielkie pieniądze, też ligą mistrzów zawsze będziemy mogli ich zwabić, jeżeli będziemy w tej lidze mistrzów dobrze występowali, więc słuchajcie, czekam na wasze propozycje, widzicie, że jestem podekscytowany, bo uważam, że to jest ciekawy projekt z ciekawym pomysłem jakby, to, co staram się tutaj jak, e, zaimplementować, powinno być naprawdę interesujące. Mam nadzieję, że według Was także tak jest. E, wyłączyłem już to Unsuckable, więc nie wiem, czemu mamy to zaufanie. Ale powiem szczerze, nawet gdybyśmy mieli zrobić tą karierę na pełnym zaufaniu, dla mnie to nie jest jakiś wielki problem. Ale mam nadzieję, że to się zmieni, żeby to działało normalnie, żeby ewentualnie mogli nas wyrzucić. Chociaż tak naprawdę nie sądzę, żeby mieli powody, bo czuję, że to może być świetna seria. Mam nadzieję, że wy uważacie tak samo. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, czekam na Wasze komentarze i widzimy się już. Yutro.